Choć od początku wojny w Ukrainie minęło już ponad 2,5 roku, to obywatele tego kraju nadal potrzebują naszego wsparcia. Na Górny Śląsk przyjechały właśnie dzieci z Buczy, czyli miejscowości, w której w początkowej fazie wojny doszło do ludobójstwa. Paweł Jędrusik. Do województwa śląskiego przyjechała grupa kilkudziesięciorga dzieci z ukraińskiej Buczy. Przyjechali tu na kolonie, podczas których będą mieli okazję, choć przez chwilę, nie myśleć o wojnie. Ja bardzo chciała tutaj przyjechać, tu bardzo ładnie, fajno. Mi tutaj podoba się. Buczy jest, no jak powiedzieć, jest dobrze, ale w nocy ty słyszysz, jak coś może wybuchnąć, coś może tam przylecieć gdzieś w Kijowie. Jeżeli coś w Kijowie przyleci, ty będziesz to słyszeć w Buczy. Dzieci do swoich miast zaprosili prezydenci Mysłowic i Pszczyny. Pomagają także Katowice, dzięki którym młodzi Ukraińcy mogli spędzić poniedziałek w wesołym miasteczku Legendia. Dzieci spędzają czas najpierw tydzień w Mysłowicach i druga grupa tydzień w Pszczynie. Potem jest wymiana tych dzieciaków. My dzisiaj wchodzimy do Legendii na zaproszenie właśnie prezydenta miasta Katowice po to, żeby te dzieciaki też zobaczyły taką atmosferę wesołości. To, co dzieciom się tak naprawdę należy. Dzieci, które przyjechały do Mysłowic i Pszczyny, to nastolatki. Łącznie przyjechało ich około 50. To już kolejna wizyta dzieci z Buczy na koloniach w Pszczynie. Bardzo się cieszę, że przy współpracy, która miała miejsce przed wojną, rozwinęły się takie bardzo dobre relacje pomiędzy naszymi miastami, że dzisiaj możemy w tej trudnej sytuacji wojny przyjąć tutaj dzieci z Buczy. W akcję organizowania kolonii zaangażowała się Fundacja Wolne Miejsce, która przygotowała dla dzieci posiłek. Wolontariusze z fundacji od początku wojny jeżdżą pomagać do Ukrainy. My cały czas jesteśmy w kontakcie z osobami z Ukrainy, pomagamy również przez taką pomoc żywnościową, cały czas można się do nas zgłaszać, żeby otrzymać paczki z żywnością, która jest niezbędna do życia oraz oczywiście niedawno również byliśmy w Buczy, tak, na zaproszenie mera, pracowaliśmy tam z dzieciakami podczas Dnia Dziecka, rozdawaliśmy prezenty. Taka praca na miejscu jest ważna, ale równie ważne jest oderwanie się choć na chwilę od zła, które zwłaszcza w głowach dzieci zostanie na całe życie.